Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i tutaj będzie dla was kolejna seria. Tym razem były darmowy Sniper Elite V2. Tak jak zrobiłem tam dwa dni temu odcinek informacyjny na temat Sniper Elite V2, który był za darmo na Steamie. Bodajże wczoraj się już skończyła ta darmowa jakby oferta. I tym razem jakoś postanowiłem, że a co mi tam, nagrywamy snajpera, będzie ostro, jeżeli chodzi o gry snajperskie. Miałem też kiedyś nagrywać ze Sniper Ghost Warrior, ale uznałem, że to jest lepsze. I jeszcze ma takie motywy nazistowskie. Dobra, okej, jeden gracz, chociaż możemy też w trybie współpracy, ale jakoś bardziej preferuję kampanię jednego gracza, tak, nówka. I oczywiście bierzemy poziom jakby taki średni, tylko muszę się zastanowić. Tak, żeby było po środku. Skoro to jest banalne, to jest takie średnie. Dobra, bierzemy średnie. No to musi być na średnim poziomie. Okej. I będzie cutscenka. Hitler's war machine, once unstoppable, was now on the retreat. The Allies in the West and Russia in the East were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V2 rocket, a huge leap forward in the history of military technology. It was a weapon system to herald a new form of warfare. Inhuman. Faster than the speed of sound, it struck without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. It was a terror weapon, pummeling Antwerp, Paris, and London. After the D-Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top secret operation Overcast. Many of the architects of the V2 program had already been acquired, but not all. With Berlin encircled, Germany's last ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. I tak postanowiliśmy, że zniszczymy wszystkich nazistowskich gnojów albo ścierwa, jak to było. Dobra, nieważne. Uruchamiamy już gierkę. Aha, mamy tutaj 60 FPS, zajebiście. Dobra, B lornetka. Super. Tu zbliżamy. Coś tu mamy. Super. No super. No nie widzę tych nieprzyjaciół, no. Okej. Aha, to było takie na próbę. Okej, ruszamy się, sprintujemy. Ale tutaj nam się nieco wyczerpało. Musimy uważać przy akcjach, żeby nie sprintować. Bo kiedy chcemy wykonać snajperski strzał ze slow motion, to po prostu musimy mieć tego tlenu. Dobra, to ma być mina pułapka. Teraz takie coś. Moment, żeby to chociaż. Okej, zadziałało. Mamy pułapkę włączoną. Okej, czyli teraz kucamy i nakucanego. Już mi się to podoba. Ale jak płynnie to chodzi, zajebiście, powiem wam szczerze. Kamień. Zamknąć pyski, Deutsche. Dobra, oni są teraz odwróceni uwagą, a my uciekamy. Na razie banalny samouczek, ale chodzi o to, żebyśmy się wprowadzili, ale nie, to będzie chyba jedyna gra, która będzie miała pełną płynność. Musimy się położyć. I teraz cała naprzód. Jak coś, to wymagania mam wysokie tutaj, na snajperce. Mogłem wziąć ultra, ale bym przesadził.
Dlatego wysokie będą takie najbardziej odpowiednie. Okej, okay. Jest. No, no, chcę się ukryć za osłoną, dobrze. Aha, pistolecik. Trzy. I headshot. Jeb. Przeładowanie. Dobra robota. Teraz mina lądowa. Okej. Okay. No nie pisać teraz do mnie na streamie, no. Nagrywam dla was Snipera Elite. Jest troszeczkę zrozumienia dla mnie. Dobra, przysprintujemy, żeby to było szybciej. O, i cutscenka teraz. O, cztery rumaki tego, jak on się nazywał? Ten, no, Tezeusz, no. Ten, co miał cztery konie. Się grało w God of War, to się wie. Ale nie, teraz nie w tym rzecz. Von Eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly face. Fuj. Fajna blizna. Neither did his Russian contact. Teraz... I had a clear shot. The slightest pressure on the trigger, and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. I'm ready, motherfucker. The squirrel is well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. Okay. I controlled my breathing to steady my aim. And then... shoot. Yeah! Jebut! Poszło! Jakie zniszczenia! Zajebiście. Już mi się to podoba. Dobra, przeładuj broń. I jedziemy pełną parą. Moment. Najpierw to wychwyćmy. Jeb! Razy dwa! Prosto w czaszkę! Oczko! Już dwa achievementy! No, 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 się rozkręcam! Dobra. Ops, pudło. A teraz będzie hedzik! Przez hełm. Prosto. Kurde, będą długie minuty zabawy w tym snajperze. Jebut! Jebut! Dobra, niech nam się nieco troszeczkę tego tlenu zregeneruje. I jedziemy pełną parą znowu. Te co we mnie strzelasz. Jest! Double kill! Boom! A, trzymał swojego nazistowskiego spluwacza. Ktoś jeszcze? A, widzę, że tam jeszcze się palą do bitwy! Ale już nie zdąży. Jeb! Przez policzek przebiło. Pięknie. Anybody else? Tutaj? Abra. Czyściutko. A teraz uciekamy. Tylko strasznie tak ta myszka. Te, tu następni. Moment. No ja nie mogę, no. Dajcie mi... Okej, okay, dobra. Ruchomy cel, jeb! A, w sumie to nie był ruchomy cel, ale może być. Tak czy inaczej, już mi się to podoba. Okej, okay, teraz jakoś tylko zejść bezpiecznie. Ale ta płynność, nie. Aż się chcę wgrać w to. Naprawdę. O kurde! Jable! Kryj się! Dobra. Czołg se postrzela trochę. A my jakoś musimy uciec. Tam. Padnij, że! I się czołgaj.
Uff, niewiele brakowało, a mogłoby być gorzej. Uja pierdolę. Co tak się tu uwaliło wszystko na mnie? Dobra, zasłoną. Najpierw to musimy nieco poczekać, aż się nam trochę zregeneruje zdrowia i tlenu. Dopiero ruszymy. Ale weźmy może jakieś, nie wiem. O, może trochę z karabinka. Czekaj, z kamienia bym rąbnął. Dobra, ale weź lepiej jakiegoś pistola czy coś. Dobra, idzie jeden. A raczej wielu idzie, no to... Dzik. Proszę bardzo. Co, zaskoczeni? Zaskoczeni? Dobra, zamknij się, dojczu. I tak ci ryj obije. Dobra. Nie znajdziecie mnie. O, łapeczka zadziałała. Tylko teraz mamy większy problem. Okej, poszło. Ktoś jeszcze? Te, strzelają, obijają. Co oni myślą? Nie ze mną takie zabawy. O, ktoś się tu zbliżał. No nie wiem, bawią się, kurde. Gdzie tak nawalasz? Zapraszam. O kurde. Nie, mamy inny pomysł. Się zbliżymy tutaj. A teraz tak. Tu nie wejdą. Za Chiny. Jep. Dobra. Poszło. Ktoś jeszcze w tym otoczeniu? Weź sobie lepiej coś, nie wiem. Poszło. Dobra. Snajperkę weź w rękę. Dobra, pusto. O, możemy ich tutaj przy okazji przeszukać. Oni coś tu mają zawsze. Te, dlaczego mi zmieniło? Ja chcę Thompsona. Dobra, zwłoki. Dawać mi tu wszystko, co macie. Lucik musi być. W każdej grze lutuje. Więc w tej też ośmielę się nieco przeszukać. Tu jeszcze jest ciałko. Dobra. O, ty. No. Czemu nie kłócasz? Jak ja bym chciał. Moment. Teraz tam pobiegnijmy. Dobra. Teraz zmień na snajperkę. Dobra. Kucnij. Nieco chyba ta gra jeszcze jest głośna. Ale najpierw to nieco poczekam. O kurde, koleś może we mnie wycelować w każdej chwili. Ale zrobimy epickiego, spektakularnego hedzika. No dajesz, come on, szybciej. Jep. Poszło. Dobra. Tamten już chyba stchórzył. O, odległość ma znaczenie. Co nie wygrasz, już was wyeliminowałem w dziesiątkach, panowie. Możecie się już poddać, naziści. Dobra, gdzie wy tam jeszcze jesteście? Nieco byśmy podeszli bliżej. Dobra.
Muszę teraz obserwować, który będzie we mnie jakoś bardziej celował. Jeb! Szybki hedzik. Nie no, po prostu pięknie. To jest to piękno w tej grze. Snajperem jesteś, slow motion masz na zawołanie. Dobra, uciekamy. To coś tu było chyba. Bo mi się wydawało. Nie, idziemy. Dobra. Wracaj z powrotem, wracaj z powrotem. Nie idź na hardcora. Dobra, tylko jak teraz zacząć nasz plan? Nie, 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 nie strzelaj jeszcze. Najpierw niech ci się nieco zdrowie znowu załaduje. Ale powiem wam, wciąga. I to na długie godziny bym powiedział. Co psiunkasz mi z tej snajpery? Ale patrz, dalej się nie regeneruje. I to mnie martwi. I to mnie zaczyna martwić. Ale poczekamy moment. Przy okazji wam powiem co nieco, co będzie dzisiaj, jutro, w najbliższym czasie. A zatem dzisiaj postaram się wysłać wam ten pierwszy odcinek. Ale niemniej jednak chyba jeszcze będę musiał nieco grę wyciszyć. To jednak tak pizga. Nie no, dajmy dalej dialogi, a to przyciszmy. O, gdzieś tyle. No to rzeczywiście trochę pizga. Dobra. Ale dalej jest głośno, no to... Jak to ma być cicho? Dobra. Już teraz strzelamy. Co ci się to nie regeneruje? Poszło! Hedzik! Drugi hedzik! Kurde, OP, OP. Dobra. Takie kozaki jesteście. I trzeci hedzik, szybciutko. Double, triple kill. Quadra kill. A gdzie penta? A gdzie w tym wszystkim penta? No ludzie, dajcie mi pentę. Nie mam penty, jakie gnoje. Chociaż tam na górze, o. Tam jest kamper. Te jak dostał. A, może nie było hedzik, ale jest. Kill. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze tak nawala? O, tam. I miazga. Dobra, koniec? Skończyło się? Dobra, cichutko się zrobiło. Dobra, można iść. I na sprincie. O! I was committed now. I kolejny achievement. Russians and Germans would know I was in play. Four to go. Zajebiście. Całkiem szybko. 15 kafli. No super, super. Dobra, Colt M1911. Czekaj, kontynuujemy. Intel told me my next target was Dr. Günther Kreidel. Dobra, tak, nasze cele, uzbrojenie, tak, to sobie zobaczymy, czy możemy zmienić. Nie, tu też nie. O, i bierzemy Colta, tak, linia lądowa. Okej, wszystko gotowe. Dobra, cichutko już. I gramy dalej. Okej, tu możemy go zabić po cichutku. Na cichacza. To jest możliwe. Zaraz zobaczycie dlaczego. O! Proszę bardzo. Może i nie ma punktów dużo, ale jest. Po cichaczu. O! Dobra, szukaj zwłok. Super, jakiś dynamit. Weź się przyczep gdzieś. No byle gdzie. Tu nic nie ma. Okej, idziemy sobie dalej. O, tam widzimy dwóch snajperów. O, możemy zrobić dubla. Albo nie, jeszcze przeczekajmy chwilę. O kurde, mogą wykryć.
Kurde, no. No przeniósłbyś się, koleś. Chciałbym zrobić dubla. A uwierz, że to jest moje marzenie. Chyba, że czekajcie. Zaraz ich zaskoczymy. O, teraz będzie double. Bez gadania, double kill! O! Jeb w oczko! No, podwójna dawka emocji. 2-1. I tak ma być. Good deal. No jest cichutko i skutecznie. A coś żeś myślał. Dobra, tylko dalej idziemy po cichaczu. Żeby nie było. Żeby nie było. Czekaj, możemy tu wbić do budynku? Jest to w ogóle możliwe? Nie. Szkoda, ale tam można wejść. Czekajcie, ja sobie tutaj wbiję. Może coś tu się znajdzie. No warto coś tu przeszukać. Tak z ciekawości tylko sprawdzam. Ale widzę, że to tylko po to, żeby sobie, nie wiem, przykampić. To ewentualnie. Ale tu raczej nic nie ma. Co to było? Nic. Moment. Jeszcze zlutujemy tych dwóch kolesi. Tylko najpierw kucnij. Najpierw kucaka. I uważaj na wrogów. Obejrzyjmy się jeszcze. Dobra. Jest póki co ciło. Double kill ładnie wyszedł. Czyli 2 w 1. Okej. Okay. Ammo zawsze dobre. No i teraz w sumie możemy iść w tą stronę. Ale to, że bez sprintu. Albo jednak. Co to tam mi zaszkodzi? Przysprintować lekko. Dobra. Coś tutaj mamy? O, wajenka, kibelek. Że jest nawet pół kibelek. Dobra. Co ty robisz? Nie mogę nawet się rozejrzeć. Dobra, tu nic mnie nie czeka. Ale nie, pierwsza gra, która w końcu dobrze u mnie działa. O! Aha, myślałem, że to jakiś secret czy coś. Szkoda. No i to gdzie mam iść? Hm? Dobra, to tu nie idziemy. A więc to wszystko to jest tylko taka uda. Nic tak naprawdę nie ma. Szkoda. Dobra, na kucaku mogą wykryć nas. A tego byśmy nie chcieli. Jeszcze chwilę poszwędamy się naszym gostkiem i być może skończymy odcinek. Zobaczymy, zobaczymy. Aha, tu mamy wbić. Okej. Najpierw sobie przeszukamy dół. Czy tu coś nie ma? Jakieś znajdźki. Bo chyba tutaj lubią się szwendać takie rzeczy. A jeśli tak, to będę uradowany. Ale nic nie ma jednak. No to. A z tyłu? Z tyłu też coś tam może być. Nie no, możemy sprawdzić. Co nam szkodzi? I tak czasu mamy sporo. Dobra, pusto. Okej, teraz musimy uważać. I najlepiej jakbyśmy wzięli koltówkę. Przetestujemy ją. Zobaczymy, jaka będzie dobra. Chociaż Colt nie ma tłumika. To jest minus podobno. Dobra, za osłoną. Jeszcze lepiej by się to zrobiło po cichaczu. Uwierzcie. Ale... Co? Ale... Jakie to gówno jest słabe. Dobra. Czyli już wiem, że tej broni nie opłaca się brać, bo ona nie przebija pancerze tak bardzo. A tego to już na snajperce ściągamy. Okej, poszło. Cichutko. Czyli tego przeszukamy. Okej. A teraz sprawdzę, czy tu czegoś nie ma jeszcze. O, mamy iść dalej. Jakaś cegłówka spadła.
coś jest? Nie. Tak sprawdzamy, wiecie. Dla exploringu czystego. Dobra, już odkucaj. Dobra, i co teraz? Tu mamy jednego. Dobra, nie przesadzajmy. Tam mamy czterech. Tak, czterech, dokładnie. Więc musimy też uważać, żebyśmy nie przesadzili zbytnio. Dobra, jedziemy. Zaczynamy. Uuu, nie wyszło. Oj, 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 coś umiejętności snajperskie spadły. Jest, w końcu. Uuu, poszło. Zadowoleni? Wo, 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 wo. Opanować się trochę. A no, widzę, że nas bije tutaj jakiś z bliska. Przeładuj. Dobra, trochę mnie powstrzeliwują. A to odczekam moment. Jest! Poszło. Ledwie, ale poszło. Dobra, teraz nieco byśmy odczekali moment. Dobra, tu się nam do tego czasu nieco zregeneruje. I zaraz zaczniemy ostry bój. Dobra, nie będziesz mi tu przeszkadzał. Tu następny. Ło, 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 nieładnie, nieładnie. Mi zaraz tu koleś podejdzie. A ja wtedy będę miał przewalone. Chodź tu. Chodź tu. Don't worry. Aha, nie podejdzie i tak, więc... Ty, włoń mi stąd. Moment, teraz snajpera. Spierdylać mi stąd. Poszło. Rozlew w krwi. W pizdu. Dobra. Następny. A w... No patrzcie, chcę w to strzelić, ale nie można. Czyżby mi zabronili? A trafienie! Nawet bez przyczyn. W oczko. Pięknie. Oczko aż się wykluło. Niczym jajko. Czapki z głów, wiem o tym. Kurde, ciężko, ciężko. Ale trzeba się starać. Ło! Te, lol! Albo mi się zdawało, albo coś zbugowało się. Nie wiem, miałem z widy. Dobra, lutujemy tych idiotów niemieckich. Dobra, przeskakujemy od razu. Nie cię koleś, a nie mi się tutaj jajcz. Dobra. Tu jeszcze mamy. Ktoś tu jeszcze jest, patrzcie. Taki kozak. Moment. Ukryjemy się tutaj. I mu zrobimy takie... dziką zabawę. O kurde. On też snajper. Moment. Najlepiej jakbym tu podszedł. Dobra. Może teraz będę miał lepiej. Albo tutaj najlepiej, tak. Dobra, gdzie ten snajper jest? Jest! Prosto w cel. I... czaszka!
Dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka ze Sniper Elite V2. I jeżeli wam się spodobał odcinek wymiatająco wstrząśliwy, pięknymi slow motion headzikami, to możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. To by było na tyle. Zapraszam na następny odcinek, który będzie za 2 dni. To tyle było z mojej strony. Trzymajcie się, na razie. Yo!